Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Trochę zestawów z Endgame już przerobiliśmy, więc teraz wybór padł na Black Panthera. No i mamy tutaj minifigurki bardzo fajne. Trzy do tego nosorożca, który jest taki sobie i kopalnie. Tak, to jest kopalnia. Kawałek torowiska, wagonik i parę klocków. No, także zapraszam na recenzję. Zestaw ten przede wszystkim kupiłem dla minifigurek, czyli Black Panthera, Killmongera i Okoye. No dobra, przede wszystkim dla Black Panthera i Killmongera. Bardzo ładnie te minifigurki się prezentują. Okoye też jest ok, ale jeśli miałbym tak patrzeć na to przez pryzmat zawartości setu, no to jest bieda na maksa, ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy z tyłu. No ok, możemy sobie zobaczyć, że Okoye tam próbuje Killmongera dziabnąć, bo on właśnie próbuje uciekać z kawałkiem vibranium. Tutaj się wagonik wykoleił, on sobie może jeździć od końca do końca, czyli tak mniej więcej ma jakieś 3, może 4 cm miejsca na ruch. Tutaj go można właśnie wykoleić, no i jeszcze można poskromić nosorożca. Ogólnie te elementy z nosorożca są bardzo sympatyczne, więc jakby to też jest na pewno coś, dla czego warto ten zestaw kupić, jeśli nie tylko minifigurkami się można kierować. No ale okej, to umówmy się, no to nie jest nic takiego, wiecie, szałowego, nie wiadomo co. Mamy tutaj trzy worki, a tutaj składamy sobie wagonik, tutaj sobie składamy trochę tego nosorożca, a tutaj mamy resztę nosorożca w worku numer 3. No i zdecydowanie najciekawsze są te nogi, które można po prostu wykorzystać do zmontowania jakiegoś przepotwora. I to, co jest absolutną kpiną i żartem, to po prostu dwie instrukcje do tak małego zestawu. Z tego, co pamiętam, on chyba katalogowo kosztował 119,99. Ja go kupowałem, bo gdzieś tam wyhaczałem cenę przez promoklocki, więc i Wam radzę, żebyście, chcąc ten zestaw nabyć, na promoklocki zerknęli. Link w opisie standardowo, tak się pojawia, jak to w każdej recenzji. No a cóż, ja z nie jakąś wielką chęcią, ale zabieram się za budowanie tego setu i wracam do Was za chwilkę z recenzją. Tak zestaw prezentuje się po złożeniu, no i okej, przyznaję, tor jest nieco dłuższy, aniżeli się spodziewałem. Trochę na pudełku wydawał się na krótszy, ale z tej perspektywy i tak na zbyt długi nie wygląda, ale o tym za chwilę. Nosorożec dostarcza nam fajnych części, jako konstrukcja też go za chwilkę omówimy, ale zdecydowanie minifigurki są ozdobą tego zestawu i nie można odmówić im uroku. Wagon wypełniony po brzegi vibranium, bo ewidentnie nie jest wypełniony po brzegi, tak wygląda. No i tutaj, jeśli chodzi o samo vibranium, no zobaczcie, mamy po prostu trzy transniebieskie płytki 1x2. I to wszystko, jeśli chodzi o ten wielki zapas. Na plus trochę tych elementów, które tutaj zostały użyte do budowania. Oczywiście fragment torowiska też na plus. Ona jest mniej więcej długości dwóch wagonów, więc ok, może przejechać większy kawałek aniżeli te 4-5 cm. I mamy tutaj pierwszą funkcję bawialną w tym zestawie. I zarazem, tak na dobrą sprawę, nie licząc tu shooterów, jedyną, możemy machnąć tą dźwignią, no ale nieco mocniej, o, w ten sposób. Albo jeszcze bardziej i ona się przewróci. Mogłoby się to jeszcze wysypywać, jeśli odchylimy wagon, ale to chodzi tak dość ciężko. Natomiast sam wagon, jeśli chodzi o użyte do jego budowy elementy, wygląda tak sobie, no jako po prostu taki nieduży wagonik jakiejś małej kolejki wąskotorowej. Na plus zdecydowanie zasługują te dwa elementy, które domykają go z jednej i z drugiej strony. A co do samej konstrukcji, no ona po prostu nie porywa, szału w żaden sposób nie robi. No i też ta wątpliwej jakości funkcja bawialna, gdzie naprawdę trzeba mocno walnąć paluchem, żeby cokolwiek się z tym stało, też na żadne brawa nie zasługuje. A co mogę powiedzieć o tym bojowym nosorożcu? Ano cóż, że całkiem dziwna z niego pokraka, bo o tyle, o ile widać na pierwszy rzut oka, że jest to nosorożec, oczywiście wskazują na to te kły, te rogi na jego pysku, no to jak już się mu tak z bliska przyjrzę, to on po prostu nie wygląda na takie żywe stworzenie, oczywiście na odtworzenie żywego stworzenia w wersji klockowej, bo o tyle, o ile nogi mogą na to wskazywać, to już tutaj jest po prostu totalnie opancerzony, został wykończony naklejkami i tak szczerze mówiąc, tych naklejek tutaj się naliczyłem chyba 11, mamy 5 z tej strony, a nie, 6, więc mamy ich 13, tutaj również 6 i ta przy tym uchwycie. Uchwyt też wygląda dość komicznie, dlatego że dostajemy tutaj, jakby nie patrzeć, taką, wiecie, kierownicę. Od przodu on prezentuje się w ten sposób, więc tutaj proporcja głowy jest całkiem ok. Tutaj ma jeszcze jakieś uszka.
głową można zginać mniej więcej o jakieś, powiedzmy, 90 stopni, bo już chyba bardziej ona nie pójdzie. No i tu jest jeszcze taki uśmieszek do tych, którzy składają ten zestaw, że ogonek mu dynda, no wow, i ewidentnie jak przychodzi jego właściciel, to wesoły nosorożec może sobie na przykład, wiecie, tak pogalopować, o ile nosorożce galopują, bo nie wiem, konie na pewno, czy nosorożce, no i pomerdać ogonkiem z radości. No trochę to jest żenujące, oczywiście nie mogło zabraknąć stud shooterów, które tutaj też się pojawić musiały, no bo Lego wszędzie je teraz musi wetknąć, no ale cóż, jako konstrukcja on jakoś tak nie powala i może zbyt mocno nie przekonuje, ale na pewno dostarcza wielu fajnych elementów. Na pewno te nogi zasługują na plus, bo jeśli dostaniemy Diplodoka z Jurassic World, a na ten moment wiadomo, że nie dostaniemy, być może kiedyś dostaniemy, to dlaczego by przy pomocy takich właśnie nóg, kończyn, nie wykonać sobie Diplodoka? Okej, on będzie odbiegał wizualnie od tych dinozaurów, które są tymi dużymi formami, ale w jakiś sposób możemy sobie go stworzyć, więc taką drogę dla tych nóg widzę. No niestety nic innego i bardziej odkrywczego tutaj nie wymyślę. Minifigurki, jak to najczęściej bywa w przypadku tych wszelkiej maści licencji superbohaterskich, to klasa sama w sobie. Zobaczcie, jeśli chodzi o minifigurkę Black Panthera, bardzo fajne wykończenie główki, czyli mamy tutaj taki klocek z dziurką i wystającymi uszkami. Trochę to może zabija proporcje, jeśli chodzi o tą ciągłość klocka, który tutaj jest oczywiście główką, ale nie wygląda to źle. Natomiast na druki, zarówno na torsie, jak i na główce, pierwsza klasa, naprawdę prezentują się bardzo dobrze. Jeszcze tutaj fajnie widać tą taką jakby karbonową fakturę na jego stroju. Szkoda, że nogi nie zostały zadrukowane, to ewidentnie boli, no ale zawsze można się do czegoś przyczepić. Co do okoje, tutaj cóż, główka no w żaden sposób nie powala. Mamy tutaj oczy i buźkę, nie ma oczywiście alternatywnego wyrazu twarzy, bo ona nie posiada żadnego nakrycia głowy, ale bardzo ładne takie, zobaczcie, plemienne jakieś ornamenty różnej maści, ubarwienie na tym stroju wygląda ok. Przydałyby się na pewno jeszcze jakieś takie detale i zdobienia na rękawach. To by na pewno tę postać wzbogaciło. No i można ubolewać, że oczywiście też nadruków na nóżkach nie dostała. No bo tutaj po prostu w tym zestawie otrzymujemy 3 minifigurki z jednakowymi nogami. No i na końcu jeszcze został nam Eric Killmonger, który wizualnie bardziej podoba mi się od Charlie, dlatego że zobaczcie, buźka ewidentnie jest ciekawsza, bardziej taka wzorzysta, połyskliwa. Tutaj też został wyposażony w ten taki naszyjnik. Ewidentnie fajnie zaznaczona muskulatura. Z tyłu również ta figurka prezentuje się bardzo ciekawie. I naprawdę, gdybym miał tak stwierdzić, która figurka podoba mi się bardziej, postawiłbym na Killmongera, dlatego że jest, cóż, bardziej kolorowy, bardziej gdzieś tam rzucający się od razu w oko, ale to też nie znaczy, że Black Panther mi się nie podoba, bo naprawdę jest ok. I ogólnie, jeśli mam ocenić te minifigurki, to minifigurkami ten zestaw stoi, no bo konstrukcyjnie w żaden sposób się nie broni. Jeszcze słów kilka o elementach zapasowych, no i cóż, dostajemy to, co konieczne, ale na pewno na uwagę zasługuje przede wszystkim jeden z tych rogów nosorożca oraz dwa nakrycia głowy, bo dostaliśmy je w zapasie zarówno do Black Panthera, jak i do Killmongera. A poza tym, cóż, standardowo, a to jakiś element strzelający do stud shootera, a to trochę płytek, trochę tile, jakichś serków i tak dalej, więc dość standardowo. I co ja mam tak szczerze sądzić o tym zestawie? No cóż, ewidentnie, jeśli nie posiadacie minifigurki Black Panthera, albo chcecie mieć też Killmongera, to warto ten zestaw kupić, bo można go naprawdę w dobrej cenie upolować. Przeglądając promoklocki, ostatnio widziałem, że nawet i za jakieś 70 parę złotych można go kupić. Więc dla figurek ok. Co do konstrukcji, ten zestaw jest po prostu mało obawialny, no bo jakby nie patrzeć, nosorożec jest taki dość toporny. Możemy pokręcić nogami, możemy sobie postrzelać groszkami, ale ileż można. Co do wagonika, tutaj, no, że tak powiem, szkoda strzępić ryja, no bo jakby nie patrzeć, dostajemy taką małą popierdółkę, która sunie sobie po szalenie krótkim torowisku. Po drugim końcu tych torów jest wyrzutnia, która ten wagon ma przewracać i tak szczerze mówiąc, to jest po prostu słabe. Drugi zestaw z tego filmu prezentuje się lepiej, bo ten statek Charlie, ok, wygląda lepiej, ale tutaj możemy po prostu w relatywnie niskiej cenie dostać 3 fajne minifigurki i konstrukcje, które po prostu przerobimy na coś innego. No bo elementy znajdziemy tutaj ciekawe. Okej, z tym się zgadzam w 100%, ale kiedy one są złożone zgodnie z instrukcją, no to tutaj już szału nie ma. No ale cóż, coś za coś. W tym momencie ten zestaw można kupić całkiem niedrogo, więc jeśli tych figurek w waszych kolekcjach nie ma, możecie śmiało po ten zestaw sięgnąć, ale nie oczekujcie fajerwerków, bo ewidentnie tutaj ich nie znajdziecie. Na dzisiaj to tyle, dzięki
Cześć.